Dobra, kochani, jak zwykle zebrałam się za nagrywanie i milion spraw się pojawiło. Także tak, sytuacja wygląda następująco. W zeszłym tygodniu, czyli jeszcze w marcu, przed samymi świętami, faktycznie usiadłam i zaczęłam nagrywać dla Was filmik. Natomiast chyba moja głowa pracowała już w trybie chorobowym, bo od Wielkanocy, właściwie to był jedyny dzień w czasie ferii, który był w miarę w porządku, no i dzisiaj jest, tak powiedzmy, jest zimno, ale no coś tam, gdzieś tam, gdzie niegdzie świeci, także trochę tego powera i tej energii jest więcej, natomiast całe dwa tygodnie to jest katastrofalna pogoda, naprawdę. I z jednej strony cieszę się, że większość tego czasu, przynajmniej tego drugiego tygodnia, przeleżałam, no bo tak jak po właściwie mszy w niedzielę mnie ścięło, to po prostu była katastrofa. Ja się śmieję, że po prostu mój organizm musiał odrobić te dwa tygodnie tego ciągłego sprzątania, ale naprawdę była masakra. Także ja tutaj mam na szczęście porobione screeny tych pytań, więc zaraz sobie tutaj wejdę w to. I w sumie cieszę się, że będę to nagrywać jeszcze raz, ponieważ jedno z tych pytań, oczywiście byłoby dobrze, jakbym sobie je przeczytała, zanim zaczęłam na nie odpowiadać, natomiast jedno z tych pytań było o trendy. Więc miałam przez te kilka dni, jak już doszłam do wniosku, że no nie będę tego wrzucać na szybko, nie czułam się też na siłach, żeby siadać i montować to, to ja sobie po prostu te trendy tutaj ładnie opisałam, więc mam nadzieję, że ten filmik nie będzie jakoś masakrycznie bardzo długi, bo szczerze powiedziawszy, na tamten moment, jak pamiętam, to wyszło mi prawie 45 minut, więc jakby 45 minut na chyba 10 czy 11 pytań, no to jest naprawdę sporo czasu i już mam, więc lecimy. Twoja ulubiona rzecz w szafie. Moja ulubiona rzecz w szafie to jest trochę tak, że to się zmienia w zależności od tego, czy mam na coś fazę. Ja bardzo często tak mam, że po prostu coś mam takiego upatrzonego, świetnie mi się w danym momencie w tym chodzi i po prostu chodzę w tym w opór. No, gdyby nie to, że dbam o te ciuchy, to pewnie by było aż do rozpadnięcia się. Natomiast tak ogólnie, jakbym mogła wybrać w całości, to bym powiedziała, że moją ulubioną rzeczą w szafie jest cała kolekcja moich marynarek. I pamiętam, że jakiś czas temu je liczyłam, to wtedy bodajże że było ich chyba 15, natomiast od tego czasu chyba też kilka doszło, więc no chyba Was nie skłamię, mówiąc, że będzie tutaj 19-20, no będzie tego tyle. Także tak, kocham je, a gdybym miała wybrać taką jedną konkretną rzecz, to myślę, że w tym momencie byłaby to chyba bluza Anien Bing, tak mi się wydaje. Naprawdę bardzo, bardzo ją lubię i bardzo często po nią sięgam. Kolejne pytanie, na jaką rzecz wydałaś najwięcej pieniędzy? No właśnie wtedy nie do końca wiedziałam, bo się zastanawiałam, która z torebek to będzie. W tym momencie już sprawdziłam, jest to torebka Gucci'ego. Twoje ulubione buty, które polecasz? Słuchajcie, moje ulubione buty w tym momencie to są New Balance i ja po prostu chodzę w nich i one są, mimo że one są pomarańczowe, to ja mam wrażenie, że one pasują do wszystkiego i ubieram je też do wszystkiego. A te buty, które za chwilę będą moimi ulubionymi, to będą klapki Birkenstocka. Odkąd je w zeszłym roku kupiłam, to praktycznie całe lato w nich przechodziłam i w tym roku mam taki plan, żeby dokupić jeszcze jakiś inny kolor, ale po prostu kocham je, jeszcze tą wersję, którą ja mam. To była chyba jakaś wersja limitowana, bo ona nie jest na stale w kolekcji, natomiast moim zdaniem jest absolutnie cudowna i te buty są tak wygodne, że naprawdę cudowności. I mamy dalej. Team trendy czy team klasyka? No i tu, kochani, musimy sobie najpierw coś wyjaśnić. Ani to, ani to. Ponieważ wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć, że ta klasyka się zmienia. Ona nie jest stała. Ona... Ja bym nawet powiedziała, że ona zmienia się tak samo jak trendy, ze względu na to, że ona jakby poddaje się tym samym nurtom modowym i tak jak jeszcze, dajmy na to 5 lat temu, śmiało można by było powiedzieć, że klasyką są ugly shoes, tak teraz już one schodzą troszeczkę z piedestału, mamy kolejne inne rzeczy, które no, na jakimś etapie były najpierw trendem, a później weszły w ten kanon klasyczny. Więc ja ogólnie, gdybym miała odpowiedzieć, to byłabym bardziej team klasyka, natomiast ta klasyka ewoluuje i ona cały czas się zmienia, dokładnie tak samo jak trendy.
może troszeczkę inne podejście ma do tego, ale jednak mimo wszystko musimy zrozumieć, że ona też się zmienia. Czego byś nigdy nie ubrała? I kochani, to jest w ogóle pytanie hit, bo przy tym pierwszym nagrywaniu to miałam takie naprawdę pustkę w głowie i po prostu kompletnie nie wiedziałam co, jak mam odpowiedzieć, czy mam szukać jakiegoś trendu, czy coś, już tam się skłaniałam po prostu i rozwlekałam tą odpowiedź naprawdę na dobre prawie 10 minut. Natomiast przez to, że miałam dużo czasu, bardzo dużo czasu, to mogłam sobie to wszystko przeanalizować i podtrzymuję to, co powiedziałam wcześniej, czyli z tych takich trendów, które są teraz, no nie ubrałabym tych mikro shortsów, czyli tych takich spodenek, które wyglądają jak majtki. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie, to nigdy w życiu nie ubrałabym podróbki. I jest to moim zdaniem taka zniewaga dla osoby, dla projektanta, dla osoby, która to wymyśliła, może nie projektanta, dla bardziej tego dyrektora kreatywnego, bo wydaje mi się, że jest to naprawdę no, kradzież jakby intelektualna. Ja mam na tym punkcie hopla, naprawdę mam niezłego bzika, jeżeli chodzi właśnie o coś takiego. Sama się parę razy z tym spotkałam, że też zostały mi skradzione, można powiedzieć, różne moje teksty, przemyślenia, więc ja ogólnie, jeżeli chodzi właśnie o własność intelektualną, to troszeczkę jestem zakręcona na tym punkcie. Natomiast przede wszystkim jakby no, to wszystko, co się z tym wiąże i to wszystko, co za tym idzie, ja myślę, że to jest naprawdę temat na osobny filmik, ale podróbki moim zdaniem to jest naprawdę, to jest straszne zło i właśnie tak jak mówię, to co za nimi idzie i to w jakich warunkach one są produkowane i to co się po prostu po tym wszystkim dzieje. Osobiście dużo bardziej wolę kupić coś, co jest inspirowane, coś, co jest zrobione na wzór, czyli dajmy na to jakieś sieciówkowe rzeczy, które mają być ala coś, ale nigdy bym nie wyszła z czymś, co ma ogromne logo i mając świadomość tego, że to nie jest nawet właśnie ta rzecz. Dużo bardziej naprawdę wolę rzeczy, które w ogóle nie mają nic na sobie, mają ewentualnie jakiś mały znaczek, coraz bardziej też się łapię na tym, że te wszystkie takie duże logowania bardzo mocno mi się nie podobają. Natomiast są też takie rzeczy, które są jakby same w sobie na tyle charakterystyczne, że ludzie i tak wiedzą jakby co to jest. I lecimy dalej szybciutko, co w szafie powinna mieć każda kobieta. Nie będę tutaj wymieniać tak jak wszystkie stylistki i pseudostylistki i inne osoby takie, które są w internecie i musicie kupować ich e-booki po to, żeby się dowiedzieć jak połączyć białe spodnie z, nie wiem, jeansową koszulą, dajmy na to. Moim zdaniem nie powinna mieć w szafie każda kobieta białej koszuli, skórzanej kurtki, nie wiem, jeansów, rurek, czy czarnych jeansów, czy czarnej sukienki, takiej, wiecie, małej czarnej pary szpilek i tych wszystkich innych rzeczy. Takie rzeczy dopasujemy do siebie i tu chyba, jak dobrze patrzę, to było pytanie od Ani, tak, Aniu, pozdrawiam Cię. Dajmy na to, Ania jest młodą mamą, więc odpowiadając Aniu teraz Tobie personalnie, Twoja szafa kompletnie będzie różniła się od szafy osoby, która chodzi na etacie, musi mieć dress code i takie, nie wiem, właśnie rzeczy, gdzie faktycznie potrzebuje tych koszul. W ogóle z koszulami to jest naprawdę niezła sprawa, bo ja, próbując tak bardziej świadomie wgłębiać się właśnie w tematy modowe, to miałam właśnie też taką listę rzeczy, które muszę mieć w swojej szafie, żeby umieć budować, żeby umieć ubierać się co rano, żebym nie miała tego problemu, że szafa pełna ciuchów, a ja nie wiem, co ja mam na siebie założyć. I ta nieszczęsna biała koszula, ja nie wiem, ja leczyłam się chyba z dobre 5 albo 6 lat z niej. Ja teraz w swojej szafie białych koszul mam no 4, no dobra, powiedzmy, że są to 3 koszule białe i jedna taka kremowata. Wiecie, ile razy miałam na sobie? Raz? I to chyba do zdjęcia. Ja po prostu nie czuję tego, żeby ubranie białej koszuli i jeansów było, czy nie daj Boże, na przykład czarnych jeansów, było czymś dla mnie jakimś super ekstra modowym. Może po prostu jeszcze nie ograłam tych rzeczy, a może nie znalazłam tej idealnej. Nie no, śmieję się oczywiście. Natomiast no dla mnie biała koszula zawsze będzie wyglądać, jakbym szła na zakończenie roku odebranie świadectw. I ja nie mówię, że ja nie uważam, że to jest dobry element garderoby, bo on jest świetny,
Coraz bardziej będę się przekonywać chyba teraz na lato, gdzie będę ją jako narzutkę wykorzystywać. Natomiast moim zdaniem to jest jedna wielka ściema, to jest jakieś napędzanie po prostu tego, żeby ludzie kupowali właśnie, dajmy na to produkty jakieś tam cyfrowe, w których po prostu będą nas uczyć jakby każdego samego, co nie ma w ogóle odzwierciedlenia w naszym życiu. I moim zdaniem naprawdę, jeżeli jest ktoś, kto jest właśnie młodą mamą, czy na przykład ja powiedzmy trochę starszą mamą, no ja jakby nie potrzebuję nie wiadomo ilu sukienek w swojej szafie. Myślę, że na przykład gdybym pracowała gdzieś w banku, czy gdzieś na jakimś stanowisku takim powiedzmy urzędowym, czy takim, które wymagałoby ode mnie dress code'u, to pewnie... No nie, to jest głupie, co chcę powiedzieć, bo chciałam powiedzieć, że moja kolekcja szpilek by była większa, ale ona jest wystarczająco duża. Natomiast chodzi mi o to, że każdy z nas powinien dobierać sobie rzeczy, które musi mieć w swojej szafie, pod siebie. I ja gdybym mogła powiedzieć coś, co moim zdaniem sprawdzi się u każdej jednej osoby, to jest to, że moim ogromnym marzeniem by było, żeby każda kobieta w swojej szafie miała dobrze dobraną bieliznę. Ale nie mówię, czy to ma być bielizna sportowa, czy to ma być koronkowa, czy to ma być taka, czy taka, czy taka. Po prostu dobrze dobraną bieliznę, bo to jest po prostu, podnosi nasz poziom pewności siebie o 150% do góry i wygodne buty. I też nie mówię, jakie to mają być buty, nie mówię, że to mają być Adidasy czy cokolwiek. Mogą to być eleganckie, ale po prostu wygodne buty, w których czuję, że może zdobywać świat. I koniec, kropka. Moim zdaniem nie ma nic więcej, co musiałaby mieć każda kobieta w swojej szafie. I teraz kolejne pytanie. Czekajcie, ja zablokowałam. Czy chodzisz do lumpów? Jeżeli chodzi o tutaj, to nie. Ale to też dlatego, że dopiero niedawno otworzył się u nas tutaj taki właśnie lumpeks. Natomiast jak jestem w Polsce, to notorycznie. Ja po prostu kocham to. Moim zdaniem jest to super opcja, naprawdę, bo można wygrzebać perełki za niesamowitą cenę, niesamowitych firm. Dlatego też między innymi lubię tak TK Maxx, bo dla mnie to jest taka po prostu trochę bardziej fancy wersja właśnie lumpeksu. Ale... to, co ja nawybierałam się w Polsce, chodząc do lumpeksów, to, co ja zdobyłam, między innymi za czasów jeszcze, jak Zara to było takie sklep po prostu z wyższej półki, czyli z jakieś 15-17 lat temu może nawet, ja zdobyłam trench, który kosztował mnie bodajże 7 zł. Nawet chyba w zeszłym roku to było? Czy 2 lata temu? Teraz nie pamiętam, bo mam z moją siostrą, udało mi się zdobyć dwie pary nowych butów. Z Asosa. I one kosztowały mnie 5 zł za sztukę. Nówki sztuki buty. Ja chyba jeszcze nawet cen z nich nie odkleiłam, tak mi się wydaje, bo w tych jednych jeszcze nie byłam. Także, no może używane niekoniecznie, no chyba, że takie jakieś, nie wiem, Martensy może, ale nie, no może niekoniecznie. W każdym razie naprawdę swojego czasu kochałam i notorycznie spędzałam w nich czas, no teraz jakby ze względu na to, że faktycznie u nas tutaj nie ma. Pamiętam, że byłam chyba raz, ale się okazało, że te ceny w tym lumpeksie chyba były nawet wyższe niż w normalnym sklepie. No zobaczymy, może bym się musiała kiedyś przejść, ale to jest na pewno takie wyjście samemu, no bo z dzieciakami to jednak nie, tam trzeba każdą jedną rzecz przejść. Ale naprawdę moim zdaniem jest to super opcja, bo tak jak mówię, można znaleźć niezłe perełki, a przede wszystkim jest to też ekologiczne, bo jest to coś poddawane w drugi obieg. I mamy dalej. Gdybyś mogła mieć w swojej szafie tylko jedną torebkę, która by to była? Gdybym mogła mieć w swojej szafie tylko jedną torebkę z tych, które mam, to wydaje mi się, że byłaby to torebka Chloe. Ona jest właśnie takim bardzo fajnym przykładem tego, że chodząc z tą torebką, ja mam poczucie tego, że jest to torebka, no, za którą wydam troszeczkę więcej pieniędzy, jest świetnej jakości. Naprawdę jest to chyba z tych wszystkich moich torebek torebka, którą mam najdłużej. Chyba tak. Chyba tak. Nie dzieje się z nią kompletnie nic. Oczywiście widać na niej jakieś tam lekkie ślady użytkowania. Natomiast jest to torebka, która tak kompletnie nie rzuca się w oczy, a jednak ma takie coś, ale nigdzie nie wali nam jakimś dużym logiem po oczach, więc są to raczej takie torebki, takie modele, które jeżeli ktoś wie, no to wie, jeżeli nie wie, no to nawet nie zwróci na nią uwagę i naprawdę ją uwielbiam, tam się zmieści portfel, tam się zmieści telefon, ona jest świetnie zrobiona w środku, ponieważ ona ma trzy przegródki same w sobie, więc gdzieś tam ten porządek zawsze się utrzymuje. Naprawdę super świetna, polecam.
z całego serducha. I lecimy dalej. Twoje największe modowe marzenie. Moim największym modowym marzeniem, które jest niemożliwe do spełnienia, jest mieć możliwość i mieć okazję, chyba bardziej tą okazję niż tą możliwość, ubrania z sukni Diora, która jest uszyta ręcznie i wygląda, jakby była zrobiona cała z kwiatów. Ta suknia, o ile dobrze pamiętam, nazywa się Lady Dior. Jeżeli nie, to gdzieś tutaj wyświetlę, jak ona się naprawdę nazywa. Jest absolutnie przepiękna. Nie wiem, czy poza modelkami ktokolwiek miał je na sobie, natomiast no, chciałabym, jeżeli może nie ubrać, to chociaż ją kiedyś zobaczyć właśnie na tych wystawach tych sukni. No, absolutne po prostu moje marzenie. No, ale niestety nie jest to do spełnienia. I kolejne pytanie, na które w sumie po części już trochę odpowiedziałam. Jakbyś stworzyła szafę kapsułową na wiosnę? No, to też w zależności właśnie od tego, na jakim momencie życia jesteśmy. I tutaj też nie ma się co za bardzo jakby wzorować kimś, no chyba, że faktycznie nam leży w 100%, no bo no co, no jakaś jedna para spodni takich bardziej wyjściowych, czyli właśnie w stylu jeansów, jakichś prostych, no dobra, może zróbmy inaczej, ja po prostu wam powiem, jakby wyglądała moja szafa. Więc w mojej szafie znalazłaby się na pewno niebieska koszula, która w sumie jest, znalazłaby się za duża jeansowa kurtka, która też jest, skóra mi się wyskurowała ostatnio, więc muszę się z kurtki skórzanej oversize'owej przerzucić na płaszcz, który jest dobrze, bo dosyć mocno w trendach, więc powiedzmy, że jest plus. Na pewno proste jeansy. Co jeszcze? Trampki jakieś, które też są. No im będzie cieplej, tym pewnie częściej będę sięgała po moje klapeczki. I może jakieś spodenki by się przydało dokupić, jedne takie bardziej w długości właśnie pomiędzy takimi shortami a bermudami, które właśnie teraz też będą wysoko w trendach, więc no moja szafa raczej już jest stworzona i będzie się składała naprawdę z samych basiców. Co jest kolejne na Twojej liście zakupowej? W sumie nie mam czegoś takiego, żebym miała jakąś listę i odhaczała. No tak jak mówię, trochę się wyleczyłam z tego. Na pewno są takie rzeczy, które gdzieś tam mam w głowie, że fajnie kiedyś by było móc wydać na nie pieniądze. Natomiast nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale jak mam jakąś sumę, którą teoretycznie powiedzmy nazbieram i mam przeznaczyć na coś, to ja się później zastanawiam dniami i nocami, czy naprawdę warto jest wydawać tyle pieniędzy na coś, czy może nie przeznaczyć tego na coś innego, a może warto troszkę dołożyć i kupić coś innego. Także u mnie to się zazwyczaj kończy tak, że dużo szybciej tą samą sumę wydam na przykład w jakiejś sieciówce, bo tak mam wrażenie, wiecie, optycznie, że jest tych rzeczy więcej. Zazwyczaj też jest później 90% tych rzeczy dla dzieci, a ja sobie kupuję na przykład jakiś jeden dodatkowy biały t-shirt. Coś, nad czym się zastanawiam już od jakiegoś czasu, to jest torebka Polen. Bardzo dużo właśnie czytałam i oglądałam różnych właśnie filmików, recenzji i wydaje mi się, że naprawdę, tak jak tam dziewczyny mówią, jakość jest naprawdę 100% w stosunku do ceny. Te ceny nie są jakoś bardzo wysokie, nie jest to firma, która jeszcze na ten moment jest bardzo znana i modele, które mają, są absolutnie przepiękne, są unikatowe, chociaż wiele sieciowych już próbowało podchwycić te różne właśnie kształty. Natomiast no, bodajże już od półtorej roku tak bardzo intensywnie się zastanawiam pomiędzy dwoma modelami, więc może, mam nadzieję, że kolejny Fashion Talk będzie po prostu właśnie z recenzji takiej torebki, byłoby miło. I lecimy dalej. Bez czego nie wyobrażasz sobie lata? Bez słońca. A tak serio, no to już chyba też odpowiedziałam właśnie, wydaje mi się, że bez klapeczek, na pewno bez jakichś dobrych okularów, chociaż moja kolekcja jakiś czas temu już tak się powiedzmy uspokoiła, okularowa i już nie przybywa tutaj jakichś nowych modeli, ale ja jestem zachwycona tymi wszystkimi, które mam, bardzo je lubię i mam taką kolekcję, która wydaje mi się, że jest na tyle uniwersalna, bo mam i takie bardziej na wyjścia na co dzień i mam takie bardziej eleganckie okulary, więc wydaje mi się, że chyba tak, że chyba jakieś właśnie fajne klapki, wygodne i okulary przeciwsłoneczne. Tak, więc chyba wychodzi na to, że dolecieliśmy do końca. Także lecimy teraz z tymi trendami.
No tak jak mówię, jest tego tutaj sporo. Mam nadzieję, że to tak gdzieś usystematyzuję, że będzie to tak w miarę zgrabnie. Natomiast wydaje mi się, że tak, na samym początku, jeżeli chodzi o trendy, to powinniśmy sobie powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Tak naprawdę trendy to nie jest co, bo już raczej ciężko jest nas zaskoczyć. Wydaje mi się, że już te wszystkie rzeczy były wymyślone, tylko bardziej jest to jak. Czyli jak ze sobą to połączymy, jak ze sobą to skomponujemy, w jakim kierunku pójdziemy, to właśnie bardziej chodzi o tą całość, o tą stylizację, aniżeli o ten jeden element, który jest w trendzie. I jeżeli Wam tutaj zacznę wymieniać po kolei, no to sami dojdziecie do tego, że to są rzeczy, które już były, które już się pojawiają cały czas, które tak jak kiedyś usłyszałam, że no, osoba, która idzie za trendami, to ona co sezon musi szafę wymieniać czy coś tam. No nie, to nie jest prawda, bo dajmy na to wspomniany przeze mnie wcześniej płaszcz skórzany, ja kupiłam bodajże 2 lata temu w Zarze gdzieś na przecenie. I on wtedy był modny, później chwilowo niby nie był modny, teraz znowu wchodzi i to takim naprawdę z impetem, więc jakby to wszystko cały czas krąży. Mamy te takie trendy, którymi możemy się inspirować, jeżeli chodzi właśnie o modę wybiegową, ale mamy też takie trendy, które wkraczają jakby w nasze życie z ulicy. I mam wrażenie, że one dużo większą mają popularność, ponieważ one są bardziej takie, wiecie, no gdzieś tam, nie wiem, połowa Instagrama później chodzi. I może to być coś, co jest według, powiedzmy, pokazów mody całkowicie niemodne, a jednak mimo wszystko jest trendem, więc tu jakby to wszystko, no właściwie niewiele bym się pomyliła, gdybym powiedziała, że trendem jest wszystko. Tylko właśnie w zależności od tego, jak to zrobimy, a nie co. Dobra, żeby nie przedłużać, to lecimy tak. Najpierw sobie zapisałam kolory i mamy tutaj bardzo duży też przekrój, bo mamy kolory od takich bardzo delikatnych, takich pastelowych, takich pisankowych, rozbielonych, czyli takich typowo wiosennych, delikatnych kolorów. Oczywiście mamy biel, która no jakby... No ona się nigdzie nie wybiera. Mamy też szarości, które też się nigdzie nie wybierają już od jakiegoś czasu. Mamy żółty i właśnie od takiego bardzo, bardzo delikatnego, aż po taki żółty, przepiękny, taki bardzo mocny, nasycony, taki królewski bym powiedziała. Mamy niebieski i tak samo od takiego baby blau, który też mam wrażenie, że no jakby z roku na rok właśnie w tym okresie on zawsze gdzieś tam wyskakuje do góry. Aż do pięknego kobaltu. Mamy też czerwień taką od czerwonego czerwonego, aż do burgundu, więc wydaje mi się, że każdy typ urody, każda osoba, czy to blondynka, czy brunetka, czy o jaśniejszej karnacji, czy ciemniejszej, powinna znaleźć coś w odcieniu bardziej jej pasującym. Właściwie nawet jeżeli chodzi o czerwone, to ja bym powiedziała, że nie tyle do burgundu, co nawet do takiego podchodzącego już praktycznie pod brąz koloru. Naprawdę mamy niesamowicie wielki rozstrzał. Jeżeli chodzi o te rzeczy, no to wiadomo, to są rzeczy, które my już gdzieś od jakiegoś czasu widzimy, dlatego że te pokazy odbyły się już w zeszłym roku. Więc my możemy już od jakiegoś czasu widzieć na przykład czerwone rajstopy, które moim zdaniem absolutnie pięknie wyglądają w połączeniu na przykład z szarościami. Więc mamy, dajmy na to, dwa trendy. Bo jeżeli chodzi o ten czerwony, bo on tak chyba najmocniej z największym impetem wchodzi, no to wiadomo, że mogą to być total looki, ale mogą to też być akcesoria. Nie każdy musi się czuć świetnie od stóp do głów właśnie w czerwonym czy w burgundowym kolorze, ale mogą to być właśnie buty, czy mogą to być jakieś rajstopy, czy mogą to być spinki do włosów, to mogą być nawet paznokcie. No nie, ja akurat mam burgundowe. Natomiast właśnie takie elementy jak szminka, czy gdzieś tutaj właśnie coś przy twarzy, czy niżej, jeżeli nie czujemy się dobrze gdzieś właśnie w górze z tym kolorem, to naprawdę mogą być drobiazgi, które będą dodawać takiego czegoś tylko. To nie musi być po prostu od A do Z jeden kolor. Chociaż wiadomo, w jednym kolorze te stylizacje wyglądają najbardziej tak z klasą. Ale dobra, to nie jest temat na dzisiaj. Później podzieliłam sobie to na sylwetki. I tutaj tak samo. Mamy albo oversize i to taki naprawdę gruby oversize, taki mocno przerysowany, czyli ta sylwetka ma być zniekształcona. Tam ma być widać tego, że jest tego materiału za dużo. I tutaj sobie napisałam właśnie jako przykłady albo garnitury, mamy koszule oversize'owe, takie właśnie XXL, głównie jeansowe, bo denim się też nigdzie nie wybiera. Mamy spodnie o tym takim kształcie trochę jak
kowboje nosili, czyli takie, które robią nam takie nogi właśnie, one są tak szyte. Ja wiem, że one mają jakąś nazwę, ale nie pamiętam. Więc w dalszym ciągu zniekształcamy tą sylwetkę, bawimy się tym. Mamy spódnice na spodniach. Spódnice na szerokich spodniach, czyli dokładnie po prostu dociążamy sobie ten dół i nie boimy się tego, to tylko to ubranie jest takie duże, to nie my jesteśmy duże. Mamy czerpać z tego radość i po prostu się tym bawić, pokazywać siebie przez to. Maxi spódnice. I to jest coś, co już mam wrażenie od jakiegoś czasu nam było przemycane, natomiast no... Gdzieś tak powolutku to zagarniało chyba coraz większy obszar osób zainteresowanych, bo od właśnie spódnic midi, ołówkowych, dobra, bo już zaczynam tutaj wyprzedzać, w każdym razie od jakiegoś czasu były już coraz dłuższe te spódnice i teraz lecimy już na grubo, czyli już na spódnice maxi, ubierane na co dzień. Bo to nie chodzi o jakieś wielkie wyjście, tu chodzi po prostu o wyjście na co dzień. No i mamy też oczywiście akcesoria, czyli mamy właśnie wszelkiego rodzaju torby XXL. Po drugiej stronie mamy z kolei mikroshorty, czyli te shorty, które mają, że tak powiem, więcej pokazywać niż zakrywać. Mamy też znienawidzone od jakiegoś czasu i upychane gdzieś tam zawsze na dnie szafy leginsy, czyli to jest właśnie też taki wpływ troszeczkę tej mody ulicznej, czyli tego, co nam zostało jeszcze po pandemii i ludzie po prostu nie chcą z tego zrezygnować, mimo że to nie było w trendach, to wszyscy z nas chodzili gdzieś tam w dresach, w leginsach, w takich rzeczach, bo nam po prostu było tak wygodnie, więc tak jak mówię, te wpływy się ze sobą mieszają. Torebki z kolei właśnie bardzo malutkie, bardzo drobniutkie, już odchodzą trochę do lamusa te żakmusy takie, że tam nawet paczka chusteczek nie wejdzie. Natomiast mamy teraz w takim bardziej klimacie retro-like coś takiego. Mamy też takie kufereczki troszeczkę. No to są jednak drobne torebeczki, więc tak jak mówię, no mamy i to i to. Możemy ubrać cokolwiek z tego, cokolwiek co mamy w szafie i możemy to wystylizować i to będzie po prostu wyglądało jak idealnie wpasowane w trendy. I mamy dalej, mamy wzory, więc oczywiście kolejny sezon, nigdzie nie wybierają się pasy, linie. W większości tu chodzi o garniturowe rzeczy, o koszule, natomiast no po prostu te paski i te linie, no mam wrażenie, że chyba od dobrych 3 lat one są cały czas. Cóż, mam dla Was naprawdę największe zaskoczenie całego tego filmiku, także moi drodzy, na sezon wiosna-lato 2024 jednym z najbardziej popularnych wzorów będą kwiaty. Niesamowicie odkrywcze, prawda? Ale tak jak mówię, to wszystko już było. Mamy kwiaty i w tym sezonie głównie chodzi o kwiaty, o róże. Mogą być mniejsze, większe, bardziej namalowane, w takim nawet klimacie, bym powiedziała, obrazowym troszeczkę. Mogą to być nadruki 3D, które są właśnie też bardzo wysoko w trendach i tutaj na przykład ta spinka, którą kupiłam ostatnio na dziale dziecięcym w Zarze, czyli ta klamerka do włosów, która jest w kolorze burgundowym i ma po prostu kwiat 3D. No to jest idealne kombo. Mamy frędzle, które też gdzieś tam czasami się chowają troszeczkę nam za rogiem, ale później znowu wyskakują. Mamy też koronki i mamy sheer trend, czyli te przeźroczystości. I jeżeli chodzi o takie wzory, nie wzory, bardziej właśnie to, jak się układa materiał, to mamy też właśnie różnego rodzaju drapowania, marszczenia, takie rzeczy. One też są właśnie gdzieś tam w modzie. I no tutaj bym nie powiedziała, że jest to wzór, natomiast po kilkunastu sezonach wraca znowu baskinka. Znowu ta dodatkowa fałda materiału tutaj w okolicach właśnie brzucha i bioder znowu nam będzie podbijała się coraz wyżej i wyżej. Myślę, że jest to taki trend też dosyć wdzięczny i myślę, że dużo osób będzie się cieszyło z tego powrotu, ale no, nie jest to jakby jako taką wzór, tylko bardziej jakby forma, którą przyjmujemy. I teraz przejdziemy dalej do takiej kategorii, którą nazwam sobie zestawy i elementy, bo to tak właśnie, no w sumie to tutaj powinnam o tej baskince. No, w każdym razie, elementy, chodzi mi właśnie o jakieś tam konkretne elementy ubioru, o jakieś konkretne fasony, i takie rzeczy, więc mamy właśnie tutaj te baskinki, mamy koszulki polo, które jak się przyjrzycie też już od jakiegoś czasu są, natomiast no one teraz mają już bardziej zdominować nam tutaj ten rynek. Mamy białe sukienki
I też mamy takie formy bardzo t-shirtowe, czyli właśnie takie proste, zwykłe, przedłużone, a mamy też takie suknie bogini z drapowaniami, z innymi takimi rzeczami. Mamy bomberki i to takie bomberki, bym powiedziała, już na grubo, czyli takie nawet ortalionowe, które na przykład przewrotnie są łączone z tiulowymi spódnicami, czyli mamy tą taką sportową elegancję, przełamanie tego wszystkiego. Mamy też właśnie spódnice midi i maxi. I teraz jakby lecimy też grubo, bo mamy spódnice ołówkowe, takie bardzo do biura, mamy spódnice satynowe, mamy spódnice denimowe, mamy spódnice z frędzlami, także spódnice w tym roku naprawdę będą mega i właśnie odchodzimy od tych takich krótkich spódnic, jakie nam proponowało Miu Miu, czyli tych takich właśnie odkrywających pośladki, do tych takich spódnic, które nadają się i do pracy, i do wyjścia z przyjaciółką, i do wyjścia wieczorem na kolację. To będą po prostu bardzo uniwersalne rzeczy. W ogóle mam wrażenie, że te trendy są naprawdę jednymi z najfajniejszych, bo są bardzo takie ludzkie, po prostu. No może poza tymi mikroshortami, chociaż ja myślę, że one też mogą wyglądać świetnie, naprawdę, tylko po prostu nie jest to trend dla każdego. Ale założone właśnie na jakieś rajstopy czy na leginsy, ja myślę, że naprawdę może to też być fajnie ugrane. Mam tutaj oczywiście też jeszcze zapisane te spódnice na spodnie, mam napisane bermudy, bo będą to też bardzo mocne, właśnie mocna długość, jeżeli chodzi o spodenki, i mam napisane denimowe koszule w takim formacie XXL. Właśnie albo jako solo, albo jako narzutka, taka odzież wierzchnia. Jeżeli chodzi o zestawy, to tutaj właśnie mamy na przykład garnitury. W tym sezonie, jeżeli ubieramy garnitur, który ma być oversize'owy, to musimy pamiętać o tym, że nie ubieramy tylko dużej marynarki i szerokich spodni, tylko powinniśmy dołożyć jeszcze kamizelkę. I tworzy nam to naprawdę taki dosyć ciekawy look. Wydaje mi się, że to naprawdę świetnie powinno wyglądać, ale myślę, że fajnie by można to było właśnie ugrać w taki sposób, że jeżeli ktoś nie lubi całej swojej sylwetki tak mocno poszerzać, nie czuje się na tyle pewnie siebie, to na przykład świetnie by było zostawić tą kamizelkę, tą marynarkę i dół troszeczkę zmienić, czyli jakby zostawić tę sam duch tego trendu w dodaniu tej kamizelki razem z tą marynarką, ale właśnie niekoniecznie w całości. Oczywiście mamy też denimowe total looki i jakby dalej mamy aż od butów, aż po sam czubek głowy. No, ja nie wiem, ja tego jakoś nie czuję, nie? Dla mnie to jest naprawdę zestaw, który obronił się tylko w przypadku Britney Spears i Justina Timberlake'a i ja jakoś nie czuję się. Natomiast, no taki jest trend, czyli po prostu denim od góry do dołu. Tak jak już powiedziałam, mamy tą sportową elegancję, czyli właśnie na przykład kolarki z trenchem. I to też nie są nowości, to były rzeczy, które były widziane na wybiegach, ale no, myślę, że można by było znaleźć kilkanaście blogerek, youtuberek i innych instagramerek, które ubierały to już półtorej roku temu. Więc cały czas to tutaj nam płynie. Mamy też troszeczkę o krok dalej, taki styl już bardziej biurowy, bym nawet go nazwała takim trochę corpo girl, i to są takie zestawy biurowe właśnie składające się z tych ołówkowych. Mamy coraz więcej też takich dopasowanych marynarek, takich bym powiedziała w żakietowym stylu. Ogólnie ten styl bardzo mi przypomina lata 90. Taki bardzo jest prosty, taki clean, takie naprawdę te formy są proste, te kroje są naprawdę takie, może nie jakoś bardzo mocno dopasowane, ale wydaje mi się, że właśnie dziewczyny, które pracują gdzieś na takich stanowiskach, gdzie niestety wymagany jest ten dress code, to powinny się ucieszyć, bo coraz więcej tych rzeczy automatycznie powinno się pojawiać też w sieciówkach, więc powinny mieć dużo większy wybór, na przykład innych form koszul, czy te spódnice na przykład powinny się pojawiać w troszeczkę innym klimacie niż zazwyczaj, więc wydaje mi się, że to też naprawdę będzie fajne i też jest to bardzo fajny styl właśnie do przełamania. I mam tutaj ostatnią rzecz, czyli mamy dodatki. I jeżeli chodzi o biżuterię, to bardzo się cieszę, że w końcu ktoś zauważył to i bardzo jest to teraz właśnie wybijane i tak podbijane, że w końcu zaczynamy mieszać żółte złoto,
ze srebrem, czy tam białe złoto z żółtym złotem. No w każdym razie chodzi nam po prostu o te dwa połączenia kolorystycznie złota i srebra. Nie wiem dlaczego przez tyle lat było to uznawane właśnie za jakieś takie faux pas, że tak się nie powinno, że coś, że to tak nie do, ze sobą nie pasuje. Wiadomo, jeżeli chodzi o typy kolorystyczne, no to jeżeli chodzi o ciepły typ, no to bardziej mu pasuje złoto, jeżeli chodzi o ten chłodny typ, to srebro, ale nawet biorąc pod uwagę jeden chyba z najsłynniejszych modeli zegarków od Cartier, czy od Rolexa, czyli to są zegarki, które no naprawdę każdy z nas przynajmniej widział gdzieś na zdjęciu w magazynie, to te najsłynniejsze modele właśnie są połączone. One w środku mają żółte złoto i po bokach mają właśnie białe złoto. I te kolory ze sobą grają i one pasują. I naprawdę moim zdaniem to wygląda całkiem nieźle, więc cieszę się, że w końcu ktoś tam doszedł do tego, że dobra, dajmy im pozwolenie. Nie, no żartuję oczywiście. Jeżeli chodzi o okulary, to wracają zerówki, więc też okularnice myślę, że się ucieszą. Chociaż no już chyba te czasy szykanowania to minęły razem z podstawówką. Natomiast fajnie, będzie można właśnie zobaczyć coraz więcej osób w okularach, więc też dobrze. Jeżeli chodzi o słoneczne, no to mamy tutaj te z tymi żółtymi szkłami. I to też jest nawiązanie do pewnego takiego stylu, który z ulicy troszeczkę do nas przychodzi. I jest to taki styl, który bym nazwała trochę z szafy taty. Coś w takim, w tym guście. Bo mieliśmy faktycznie ten styl, który miał być ukradziony z szafy chłopaka. Później mieliśmy taki styl, który był taki mega właśnie przerysowany, jak na przykład te ugly shoes. I miał być taki aż bardzo mocno. A teraz mamy takie coś pośredniego. I właśnie bardziej takie jakbyśmy sięgały po rzeczy z szafy taty. I tutaj jeszcze też właśnie wspomnę o kurtkach, o bomberkach właśnie, o takich rzeczach, o skórzanych rzeczach, które mają być takie troszeczkę nadgryzione jakby zębem czasu. I właśnie te okulary żółte, one się w to idealnie wpasują. Za chwilę będziemy mówić o butach, ale one też będą właśnie w tym takim klimacie. Mamy tutaj też, jeżeli chodzi jeszcze tak, cofnę się troszeczkę o tą właśnie odzież wierzchnią, to tak jak powiedziałam, ten skórzany płaszcz, to też są rzeczy, które mogliśmy, no może niekoniecznie w polskich realiach, chociaż wydaje mi się, że pewnie też jakieś kolorowe ptaki takie były, ale właśnie jeżeli chodzi o taki poziom światowy, to były właśnie te takie płaszcze, czy skórzane, czy jeansowe płaszcze, to naprawdę też będzie wielki, wielki hit tego sezonu, więc wydaje mi się, że właśnie nazwanie tego takim stylem ukradzione z szafy taty, to jest naprawdę idealne podsumowanie tego. No i mamy torebki. I tak jak już powiedziałam, torebki. Albo lecimy w takie XXL shoppery, duże, bardzo obszerne, gdzie zapakujemy po prostu pół naszego dobytku. Albo mamy właśnie takie z klasą, takie ladylike, takie retro, kufereczki, coś takiego. Więc też mamy jakby dla każdego coś dobrego. I lecimy w buty. Jeżeli chodzi o buty, no to tak, najpierw zacznę od tych takich bardziej eleganckich. Dalej nigdzie nie wybierają się kitten heelsy, czyli te takie buciki na tym bardzo niskim obcasie z odkrytą piętą, więc jakby no jak najbardziej pasuje nam to tutaj do tego clean looku takiego korporacyjnego, ale też wszystkie dziewczyny, które właśnie lubią szpilki i lubią chodzić na obcasach, to wydaje mi się, że powinny się ucieszyć, bo na pewno one będą znacznie bardziej wygodne. Mamy też powrót balerinek i to już też od jakiegoś czasu gdzieś tam można zaobserwować, natomiast coraz bardziej właśnie to jest widoczne, że te balerinki wracają do łaski i są to takie normalne balerinki, które znamy już tam sprzed kilkunastu, no może nie, no może tak, no dobra, 11 lat, o, no w sumie tak można by powiedzieć, więc właśnie mamy te takie zwykłe, klasyczne balerinki. Mamy balerinki, które już od 2 lat próbują się gdzieś tutaj wybić i mam nadzieję, że się nie wybiją. I to są baleriny, które są jakby połączeniem baleriny z Adidasem. No mam nadzieję, że nie będzie tego aż tak bardzo mocno widać. Ale mamy też balerinki właśnie, które są takie wsuwane z gołą piętą. Czyli można powiedzieć kitten heelsy, ale bez heelsów. W taki sposób. Jeżeli ktoś szuka obcasów jeszcze, no to będą modne też koturny. I to nie tylko te z tą plecioną koturną, ale też po prostu zwykłe koturny wracają. Też wydaje mi się naprawdę po
no tak koło 15 może latach z takim szturmem, ale jakby fajnie, czemu nie? No i jeżeli szukacie jeszcze obuwia też na niskim obcasie, a jednak eleganckiego, no to też nigdzie nie wybierają się loafersy. Natomiast nie mylić ich z mokasynami, bo to są jakby dwa różne rodzaje obuwia. I ostatnio też rozmawiałam z kimś i ktoś mówi, no takie świetne te buty w trendzie i właśnie loafersy i później wysyłam zdjęcie, a to są mokasyny, więc jakby nie. One mają troszeczkę inną budowę i nie są to te same rodzaje butów. No i zostaje nam tutaj jeszcze te obuwie sportowe. No i ja bym tutaj właśnie pierwszą taką kategorią nazwała właśnie tymi Adidasami z szafy taty. I tutaj mam na myśli właśnie na przykład Reeboki. Ten model się nazywa chyba Club 85, o ile dobrze pamiętam. Więc coś takiego. To jest właśnie coś pomiędzy tymi ugly shoesami, a takimi zwykłymi klasycznymi Adidasami. One mają jednak troszeczkę taką inną tą formę. Tutaj jako drugi przykład bym podała na przykład New Balance 550, to też są właśnie buty, które no troszeczkę tą formą są takie niby większe, ale bez przesady, to są ciągle buty pasujące do wszystkiego. No i jeżeli zależy nam na jednak trochę innej formie, a dalej w tym stylu, no to bym poszła tutaj na przykład w Adidasy Axel Arigato, albo w takiej bardziej wersji budżetowej, na przykład właśnie New Balance 530, czyli to są te buty, które są teoretycznie stworzone do biegania. One jednak mają taką siateczkę, one są delikatniejsze, to są buty świetne na lato, naprawdę, nawet nie na lato, bo jeżeli chodzi o 530, to ja na przykład weszłam w nich na Morskie Oko w czasie, kiedy było tam tyle śniegu, więc jakby też dają radę. Natomiast no one już troszeczkę tą formę mają inną, natomiast dalej są to takie te buty w takim klimacie, powiedzmy właśnie lat 90., więc te takie z tej szafy taty. Oczywiście mamy też Adidasy klasyczne. No tutaj nam nie przychodzi nic innego do głowy, jak Adidas Samba. Mają to być buty białe, ponieważ są najbardziej uniwersalne, mają to być buty takie właśnie bez jakichś tam dodatkowych zdobień, bez niczego takiego rzucającego się w oczy. Ja bym tutaj może jeszcze dodała nawet coś takiego bardziej w klimacie... Bo szukam odpowiednika takiego bardziej budżetowego, bo na myśli mam buty z Saint Laurent, które są właśnie białe, takie klasyczne, bez udziwnień. Poszukam, postaram się poszukać czegoś takiego bardziej właśnie z tej takiej średniej półki, ale właśnie nawet te takie chyba Lacoste, wydaje mi się, że swojego czasu były produkowane na pęczki tego, ale to są właśnie buty, które zostaną też z nami zawsze. No i ostatnią, jeżeli chodzi o Adidasy, to będzie taka kategoria Adidasów kolorowych. No i zalewający internet Adidasy Gazele. W ogóle bardzo dużo tych Adidasów jest. W sensie jakby marka Adidas mega idzie teraz do góry. Gdzieś tam wiem, że wybija się też powolutku Puma ze swoimi takimi starszymi modelami, które bodajże miała ostatnio chyba Emilii Ratajkowskiej na swojej nodze właśnie w kolorze czerwonym. Ale no jednak chyba wydaje mi się, że podbiły świat Gazele. I one są piękne. Naprawdę sama mam gdzieś tam kilka kolorów takich, które chętnie bym zobaczyła w swojej szafie. Natomiast nie wiem, czy nie denerwowałoby mnie to, że właśnie wychodząc mogłabym spotkać 40 osób w tych samych butach. Więc ja ze swojej strony, jako że właśnie te kolorowe Adidasy mają też bardzo mocno podbijać tutaj te trendy, to ja bym może zaproponowała kampusy. One właśnie mają troszeczkę taką formę tych daddy shoes, jednak dalej są takimi bardzo uniwersalnymi, a trochę jednak od tych gazeli się różnią. I bardzo podobają mi się jakby jako zamiennik Samby Adidasy Speciale. Więc one też są fajne, też mają właśnie tą taką halówkową jakby podeszwę. Też kilka fajnych kolorów jest i do wyboru, więc ja bym może poszła właśnie w tym klimacie, bo też widziałam, że naprawdę no, na Pinterestie można znaleźć cudowne inspiracje, bardzo fajnie dziewczyny je ze sobą łączą, więc duży potencjał w tym jest. Kochani, nagrywam tutaj już kupę czasu, nawet nie wiem, czy jeszcze nie więcej niż za ostatnim razem. Więc jeszcze teraz mi pozostaje to poskładać. Mam nadzieję, że każdy, kto zadał pytanie, to znajdzie satysfakcjonującą odpowiedź dla siebie.
Natomiast no, mój mózg naprawdę w tym zeszłym tygodniu on był całkowicie wyłączony. Chyba tymi zbliżającymi się świętami, tym jeszcze, że trzeba było kilka rzeczy zrobić i tak po prostu później się to skończyło, jak skończyło. I z jednej strony jestem bardzo dumna, bo i w zeszłym roku, i chyba dwa lata temu właśnie ten okres po Wielkanocy był tym okresem, kiedy się przestałam odzywać, więc cieszę się, że teraz przełamuję tą tradycję, taką niechlubną. I mam nadzieję, że te filmiki będą się pojawiać. I mam też pomysł troszeczkę na kilka innych formatów, żeby to nie tylko były takie weekly vlogi, ale żeby też było właśnie więcej tych takich filmików tematycznych. I jednym z moich pomysłów... Nie będę Wam mówić. Nie będę Wam mówić, może Was po prostu zaskoczę takim filmikiem właśnie raz na jakiś czas, nie wiem czy raz na miesiąc, ale właśnie raz na jakiś czas. I po prostu po pierwszym tym filmiku z tej takiej nowej serii mam nadzieję, że dacie mi znać, czy podoba Wam się coś takiego, czy nie. Ale w tym momencie żegnam się z Wami, kochani. Do następnego tygodnia. Buziaki i pa!